Tadeusz Wojtuszkiewicz, pochodzący z Bydgoszczy, znany w Polsce kolekcjoner fajek i cygarniczek, odsprzedał Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej swoją fenomenalną kolekcję z jednym zastrzeżeniem, że ma być wystawiona do ekspozycji w oddziale Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu. Z bogatego zbioru zgromadzonego przez kolekcjonera wybrano 85 egzemplarzy, których przeznaczeniem jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie ekspozycji przemyskiego muzeum. Zakup był możliwy dzięki dotacji ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz marszałka województwa podkarpackiego. Dofinansowanie nastąpiło w ramach corocznego konkursowego naboru wniosków operacyjnych Wspieranie działań muzealnych. Dzięki temu nasza kolekcja w tej chwili jest bardzo obszerna i interesująca. Jest to największa kolekcja fajek w Polsce, myślę też, że najciekawsza. Tadeusz Wojtuszkiewicz gromadził swoją kolekcję od ponad 45 lat. Pierwszą fajkę otrzymał w 1969 roku i stała się ona początkiem jego pasji. Przez szereg lat zbierał fajki w drodze wymiany. Od roku 2001, kiedy to w Przemyślu otwarto Muzeum Dzwonów i Fajek, stał się jego częstym gościem. W latach 2005-2006 po raz pierwszy zaprezentował swoją kolekcję w warunkach profesjonalnych na wystawie Najcenniejsze kolekcje fajek. Jego fajki zostały opracowane i wydano katalog. Po raz drugi kilkanaście fajek zaprezentowano w muzeum w latach 2014-2015 jako część wystawy pod tytułem Fajka wojskowa. Przez ostatnie 10 lat kolekcja Wojtuszkiewicza znacznie się rozrosła. Do niedawna liczyła ponad 300 sztuk poza egzemplarzami współczesnymi. Ze względu na jej różnorodność trzeba było dokonać dość drastycznego wyboru. Do zakupu zakwalifikowano tylko egzemplarze posiadające wartość historyczną i artystyczną. Takie, które wzbogaciły bądź uzupełniły zbiory muzealne i które znajdą się na planowanej wystawie stałej. Łącznie zakupiono 85 fajek i tabakierek. Nie spodziewałam się, że właściciel sprzeda nam fajkę taką. Jest grupa fajek, którą określamy nazwą Polonika. I do tej grupy należy zaliczyć fajkę więźnia z obozu w Dachau. Fajka została tam wykonana z drewna mahoniowego i opisana. Mamy numer więźnia, mamy w trójkącie literkę P, która wskazuje na to, że był to Polak. Niestety do tej pory nie udało nam się ustalić właściciela. Sam kolekcjoner pozyskiwał ją przez wiele, wiele lat, no i z bólem serca, ale jak twierdził, w dobre ręce, w szlachetnym celu ją tutaj do naszego muzeum sprzedał. Dumą kolekcjonera, a obecnie cennym nabytkiem muzeum, jest fajka typu węgierskiego. Zdarza się niejednokrotnie, iż fajka uznana przez kolekcjonera za bardzo cenną okaże się wyrobem tylko pospolitym lub nawet pamiątkarskim. Kiedy indziej zaś, niedoceniona posiada wartość unikatową. Czytanie takiej fajki to najciekawsze, co badaczowi może się przytrafić. Kolejna fajka to jedna z nielicznych w Europie, a w Polsce do niedawna jedyna. Jest to fajka z Barbizon. W Barbizon, kolonii malarzy, również działali fajkarze amatorzy, którzy wykonywali fajki pełnofiguralne, na przykład postać George Sand mamy. I te fajki były właśnie figurkami. Jeżeli ktoś nie wie, że jest to fajka z Barbizon, to może w ogóle nie zidentyfikować jej. Taką fajkę właśnie posiadał pan Tadeusz Wojtuszkiewicz, sprzedał nam ją. W Polsce jest jeszcze jedna, ale w dużo gorszym stanie zachowania. Ta nasza fajka ma postać chłopca, być może takiego gawrosza, ewentualnie kloszarda. Ma zatykaną w tors główkę, którą się pali, a główka jest w formie właśnie twarzy ludzkiej z otwartym cylindrem. W cylinder napychało się tytoń. Także to jest piękna rzecz. Poza tym bardzo piękne fajki rezerwisty. To był taki przedmiot, pamiątka z wojska niegdyś. Teraz tę pamiątkę z wojska zastępuje chusta malowana przez odchodzących do rezerwy chłopców. Te fajki były malowane ręcznie, były opisywane przez malarzy danymi właściciela, była na nich data oraz miejsce stacjonowania jednostki oraz lista kompanów.
Taka fajka zatykana na bardzo długim cybuchu, na którym były i chorągiewki i różne inne ozdoby, służyła jako pamiątka z wojska nieraz na całe życie dla właśnie rezerwistów. Fajki zakupione od Tadeusza Wojtuszkiewicza znajdą należyte miejsce w Muzeum Dzwonów i Fajek. Zostaną włączone do ekspozycji stałej, która ulegnie gruntownej przebudowie. Zanim jednak do tego dojdzie, wszystkie eksponaty muszą być gruntownie przebadane i odrestaurowane w pracowni konserwacji zabytków przy Przemyskim Muzeum. Nową przebudowaną ekspozycję fajek w muzeum będzie można zobaczyć podczas Święta Fajki w Przemyślu w roku 2017. A już za kilka tygodni będzie ona dostępna do obejrzenia na stronie internetowej Muzeum Dzwonów i Fajek w zakładce Zakup kolekcji 2016.